Suwalczanie w Orszaku Trzech Króli podążali za gwiazdą betlejemską po raz szósty. Uliczne jasełka na dobre wpisały się w kalendarz wydarzeń miejskich. Orszak zachęca do wyjścia zza świątecznych stołów, by dotrzeć do symbolicznego Betlejem i tam odnaleźć Jezusa Chrystusa. Tegoroczne hasło brzmi: Bóg jest dla wszystkich, czyli nikt nie może się czuć wykluczony, Bóg każdego z nas szuka i Bóg każdego też z nas znajduje. Natomiast możemy śmiało powiedzieć, że Orszak Trzech Króli jest tak bardzo podobny w swoim przesłaniu jak procesja Bożego Ciała. My wtedy wychodzimy z Najświętszym Sakramentem na ulicę naszego miasta, a dzisiaj chcemy iść z dobrą nowiną jako misjonarze i głosić to, że Chrystus stał się jednym z nas i jest dla każdego. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki, położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się, oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Radosna, barwna procesja wyruszyła spod akwaparku do pierwszego usytuowanego przy Suwalskim Ośrodku Kultury przystanku. Tam pierwsza inscenizacja, kuszenie Ewy. Proszę, podejdź do jabłoni. Rozkosz jabłkiem się radować. Pan też może popróbować. Proszę, proszę, bo jabłuszka przez żołądek do serduszka. Kusić, 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 pycha cię jak wąż udusi. Ewa, sprytna, Ewa umie. Pani? Tak, pani w tłumie. Kuś go sama, sama, na co ci ta zdolność dana? Gdzie idziecie, ludzie, stójcie, jabłka proszę zakosztujcie. Nie ma co iść w tamtą stronę. Tu jabłuszko jest czerwone. Skosztuj jabłka. Będę szczery. To jest droga do kariery. Suwalczanie nie zawiedli i na największych ulicznych jasełkach pojawili się z członkami swoich rodzin, przyjaciółmi. Wielu z nich przychodzi na orszak co roku bez względu na pogodę. Bardzo, bardzo takie miłe te uczucia. Wiadomo, dzisiaj Trzech Króli, czyli Kacper, Melchior i Baltazar ze skarbami przyszli do Pana Jezusa. Jest cudowne święto. Bo tego się przychodzi, no. Rok, jak to mówią. Jestem tu z babcią, ciocią i rodzeństwem. Celem organizowanych jasełek jest też demonstracja wiary oraz akt przyznania się do Jezusa. Tegoroczny orszak miał również wydźwięk charytatywny. Dochód z publicznej zbiórki pieniędzy Mędrcy dla Wschodu zostanie przekazany na wsparcie instytucji kulturalnych i edukacyjnych działających za wschodnią granicą.